To dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiam z dziećmi o książce To co najważniejsze, czyli o co w życiu warto dbać. Wydawnictwo Promik. Witajcie, kochani. Cześć. Witam. Słuchajcie, co jest dla was ważne? Natalka dla mnie są ważne przytulanki a dla ciebie Stasiu dla mnie ważne są jak klocki Lego, które bardzo lubię budować to są dla was rzeczy istotne prawda tak słuchajcie a Stasiu co to znaczy że coś ma wartość na przykład że jest wartościowe? to znaczy że to coś dla nas znaczy że no nie oddamy tego za żadne skarby, nie? Tak, nie, nie wiem, nie pójdziemy gdzieś i sprzedamy koledze, tylko to, to ma dla nas wartość, i to jest dla nas ważne, i nikomu nie chcemy tego oddać, nie chcemy, żeby coś się zepsuło, na przykład. No właśnie. Słuchaj, Natalka, a powiedz mi, co dla ciebie ma wartość, taką oprócz tych przytulanek, twoich zabawek? Rodzina. Rodzina? Tak. Mamusia? Tak. Tatuś? Tak. Rodzeństwo? Tak. Kochasz bardzo? Tak. A dlaczego są tak ważni? No bo, no bo na przykład jak twoja rodzina jest w domu, albo kiedyś idzie na spacerek, nie wiem, no to nie same dziecko idzie na spacer, tylko z całą rodziną. Tak, ważne, żeby być w jedności z całą rodziną. Tak. Bardzo fajnie. Słuchaj, a skąd wiesz, Stasiu, na przykład, y, że coś jest ważne? Jakby. Jak... No? Że na przykład ważna jest, ważna jest rodzina, tak jak powiedziała Natalia. A dlaczego tak myślisz? Dlaczego tak uważasz? No bo na przykład. Y... Dzięki rodzicom się urodziliśmy, a z rodzeństwem zawsze możemy się bawić. A czy na przykład takie uczucie jak miłość, przyjaźń, koleżeństwo są według ciebie ważne, Stasiu? Tak, są bardzo, ponieważ wtedy się nawiązuje nowe przyjaźnie. Jak się. Jak się, jak się hmm. Ktoś ożeni, to wtedy, to wtedy nowe dzieci powstają, i. No jasne. Czyli słuchajcie, dochodzimy do takiego punktu, że wartości, rzeczy wartościowe, to nie tylko y, klocki, przytulanki, ale również i uczucia. Prawda, Natalia? Tak. No właśnie. A mam bardzo ważne pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy ty jesteś ważna? Tak. A dlaczego? No, no bo na przykład jak, jak na przykład, jakaś koleżanka chce się ze mną bawić, no to wtedy um, Jura chce się ze mną bawić, no to, um, no to chce się z nią bawić. Prosi cię o zabawę, czyli jesteś dla koleżanki ważna. Tak. A słuchaj, Stasiu. A takie pytanie podchwytliwe. A bez czego nie możesz żyć? Pf, bez czego nie mogę żyć? No, na pewno bez rodziny. E, nie można żyć bez wody też i jedzenia. E, no? Natalka się zgłasza, tak? I, i pieniędzy. Pieniądze, oczywiście, też są wartością. No, no bo jeszcze na przykład rodzice spierają na pieniądze, jak mają małą skarponce, no to wtedy idą na przykład do sklepu i mają i, i, i nie mają, i mają sero pieniędzy. No tak, no oby to się nie wydarzyło. Żebyśmy mieli zero pieniędzy, ale różnie w życiu bywa, oczywiście. Natomiast pieniądze tak, są również wartością, zgadza się. Ale to, co słusznie zauważył Staś, wartością jest również pokarm, jedzenie, woda, co tak naprawdę o czym tak naprawdę na co dzień zapominamy, tak, Natalko? No, no bo na przykład my już czytaliśmy ym, taką książkę o wodzie i po prostu. Że jest potrzebna. Tak. No jasne. Słuchajcie, no to jeszcze mam jedno w związku z tym pytanie. Czy uważacie, że dorośli i dzieci mają takie same wartości, czy też inne? Um, no, w sumie to um, dzieci i dorośli myślę, że. Ma i ta odpowiedź, ta odpowiedź, mi się wydaje. A ty, Natalka, myślisz, że. co jest najważniejsze w życiu? Ja myślę, że najważniejsze jest w życiu. Jezus i, i rodzina. No, widzisz, bardzo dobrze. A ty Staś? Jak uważasz? Ja, ja potwierdzam to, co powiedziała Natalka. I tak jak już mówiłem, też pokarm, jedzenie to wszystko, bez tego nie możemy żyć. To wszystko jest ważne i to wszystko jest wartością. A yy, jak mamy czegoś za dużo, to możemy się podzielić. Możemy się podzielić. Czy dzielenie się z kimś według Was to jest wartość? Tak. No właśnie. A jak ci się wydaje, Staś? My też, my, my też, ponieważ na przykład, jak się z kimś podzielimy, nie wiem, ubraniem, bo ktoś, nie wiem, zmarł gdzieś, to, 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 to dzięki temu um, pomagamy i to, jest, i to jest ważne, to ma bardzo dużą wartość. Czyli widzicie, różne są w życiu wartości od rzeczy takich. Zabawek, pieniędzy, samochodu, domu, do takich rzeczy bardzo intymnych jak miłość, do takich rzeczy bardzo e, ważnych jak dzielenie się, prawda, Natalko? Tak. Słuchajcie, i pytanie, klucz. Kto jest według Was odpowiedzialny za to, żeby przekazywać dzieciom wartości? Stasiu się zgłosił. Ja myślę, że rodzice, yy, bo rodzice na, yy, nas urodzili, nas wychowują, yy, tak? I yy, na, wiem, nas utrzymują i tak dalej. Yy, więc myślę, że tak, że rodzice powinni przekazywać wiedzę. Bardzo mądrze. Mówisz, e, Natalka, wydaje ci się, że rodzice przekazują ci. Dobre wartości? Może, Szczerze. No ja myślę, że tak. No. E, słuchajcie, jakie to są ilustracje, jaki tekst? Tutaj ilustracje są bardzo ładne, szczegółowe, a tekst jest pisany dużymi literami, dlatego na przykład, no i ta książka po, poza tym nie jest gruba, więc takie dzieci, które się uczą czytać, mogą spokojnie sobie ją do ręki ze swojej biblioteki. I ja sobie poczytać, bo naprawdę dużo, dużo, dużo tam się nie czyta, ale bardzo dużo wartości przekazuje ta książka. Czyli co słuchajcie? Cienka książka, ale bardzo mądrze napisana. Tak, polecamy! Dziękuję.